Rock Radio. Jakie są zadania ministerstwa? Tak, no właśnie. Kierowanie w czasie pokoju siłami zbrojnymi RP. No to dokładnie od tego zaczął swoją wizytację młody 20-letni Edmund. Słucham. Dzień dobry, kłaniam się, porucznik Janusz, Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy dzwoniłem do jednostki wojskowej w Gdyni, ronda Bicep pod Oliwą, jednostka wojskowa Formoza. Honorze Dobrzyniecki z tej strony, jednostka wojskowa Formoza, sekcja personalna. Kłaniam się, do jednostki jedzie w tym momencie pan Edmund Janiger, to jest doradca pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Będzie on u was na inspekcji, żeby zobaczyć jednostkę między 14 a 15 najprawdopodobniej. Od 14 do 15, tak? Tak jest. Dobrze, przekażę informację dowódcy, na pewno ktoś się zajmie panem. Dobrze, i będzie chciał zobaczyć czołg od środka. Ale czołg u nas w jednostce to nie, bo my jesteśmy jednostką specjalną, my nie mamy czołgu. To coś specjalnego wybierzecie. I będą to trzy osoby, pan Edmund przyjedzie z rodzicami. Dobrze. Podporucznik Janusz, słucham. Halo, dzień dobry, chorąży Dobrzyniecki z tej strony. Witam, panie chorąży, jak mogę pomóc? Chciałem potwierdzić informację odnośnie wizyty pana Janigera u nas w jednostce. Potwierdzam, panie chorąży, wizytę pana Janigera u państwa w jednostce. Plus dwie osoby towarzyszące. Tak, jest, rodzice i kapral Kędzierski, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i dziewczyny. Kędzierski, to jest żołnierz normalnie... Tak, żołnierz, tak, on tam panu Edmundowi organizuje tam to dziewczyny i takie rzeczy. Dobrze, dziękuję bardzo za informację. Dziękuję, kłaniam się. Halo? Podporucznik Janusz, słucham. Dzień dobry, bo nie z jednostki wojskowej Formoza Gdynia z tej tak, strony. Tak, dzień dobry, kłaniam się. Janusz, podporucznik Janusz. Chciałam się tylko dopytać, w jaki sposób zwracać się do pana Janigera? Chcieliśmy się przygotować do wizyty, czy jeszcze jest jakiś dodatkowy tytuł? Jedi. Nie to, że to jest jakiś podsekretarz, nic... Nie, tylko Jedi, oprócz tego, że oczywiście doradca pana ministra obrony narodowej. Tylko jeszcze jakby pan przeliterował dla pewności. Dobrze, G-E-D-A-I po prostu. Dobrze, doradca ministra obrony narodowej Edmund Janiger Jedi. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jedi. Dobrze. Zabij mnie. Najgorsze jest to, że padło tam moje nazwisko, że ja go tam wiozę. Rock Radio.